wypadku z naszej strony uczestniczył autokar, w którym jechało 63 pasażerów, w tym dwóch kierowców plus jeden pilot. W wyniku wypadku dwie osoby zginęły, kobieta i mężczyzna. 64 osoby poszkodowane zostały objęte pomocą medyczną. W pierwszym dniu w sobotę opuściło szpital 17 osób, w dniu wczorajszym 8 osób, w dniu dzisiejszym 6 osób opuści szpital. Łącznie na hospitalizacji pozostaje w tej chwili 33 osoby. Załoga, która realizowała przewóz w momencie, kiedy doszło do wypadku, rozpoczęła pracę w Opolu o godzinie 20:00 jako załoga rozpoczynająca pracę w składzie dwuosobowym. Pierwszy kierowca prowadził autokar od Opola do miejscowości Żarska Wieś na granicy polsko-niemieckiej. Tam był wykonany 50-minutowy postój i kierowca drugi, który rozpoczął pracę o godzinie 0:23, kontynuował podróż po przekroczeniu granicy niemieckiej. Między godziną 0:35 a 0:45 odbyła się na terenie Niemiec kontrola lotna paszportowa wykonana przez służby graniczne strony niemieckiej. O godzinie 0:45 autokar ruszył w dalszą drogę. O godzinie 1:45 doszło do wypadku. Kierowca, który prowadził w tym momencie autokar, jest 44-letnim mężczyzną. Pracuje u nas od 2006 roku. Posiada ważne badanie lekarskie do wykonywania zawodu kierowcy ważne do 10 kwietnia 2016 roku. Posiada wszelkie uprawnienia do prowadzenia również autokarów z przyczepą. Uprawnienia kierowcy uzyskał w 1996 roku. Autokar, którym podróżowali pasażerowie, to był autokar marki Setra, typ 431DT, autokar dwupoziomowy, który został wyprodukowany w roku 2005. Pierwszą rejestrację wykonano w nim w 2006 roku. Badania techniczne pojazd przeszedł kilkanaście dni temu, 8 lipca tego roku. Autokar wyposażony był we wszystkie możliwe wówczas urządzenia podnoszące bezpieczeństwo jazdy, a więc system ABS, ASR i system kontroli trakcji. Tyle jeśli chodzi o okoliczności samego wypadku. Bardzo proszę. Proszę Państwa, w Dreźnie na okres najbliższych kilku dni pozostają do dyspozycji naszych klientów, pasażerów, ich rodzin, dwaj nasi przedstawiciele, którzy są w stałym kontakcie z miejscowymi służbami, koordynują pomoc w organizowaniu podróży tych poszkodowanych do domu bądź do miejscowości docelowych w Niemczech, a także koordynują przyjazdy rodzin, które decydują się odwiedzić swoich bliskich w szpitalach w Dreźnie i okolicach. Nasza firma pomaga również rodzinom tych poszkodowanych w dotarciu do Drezna i do okolic, do szpitali w okolicy. Jesteśmy w kontakcie z tymi bliskimi. Dla tych bliskich organizujemy i transport. Na miejscu również jest zapewnione zakwaterowanie bezpłatne dla rodzin, które tam będą chciały pozostać kilka dni. Proszę Państwa, jest nam niezwykle przykro i jesteśmy w bólu z rodzinami osób, które straciły swoich najbliższych w tej katastrofie, z wszystkimi poszkodowanymi w tym wypadku. W chwili obecnej robimy wszystko, by skutki tego wypadku maksymalnie zminimalizować.